Szanowni Państwo, na początku roku mieszkańcy powiatu prudnickiego i kędzierzyńsko-kozielskiego dowiedzieli się, że firma Arriva od 1 lipca przestanie świadczyć usługi transportowe. Rozpoczęliśmy wówczas rozmowy z obydwoma samorządami o możliwości wsparcia ich ze strony PKS-u i samorządu powiatu głubczyckiego po kilku miesiącach dosyć żmudnych dyskusji doszliśmy do sytuacji, kiedy 7 czerwca podpisaliśmy akt notarialny, w którym kilka samorządów z powiatu prudnickiego i jeden samorząd z powiatu krapkowickiego stały się udziałowcami naszego PKS-u. Z powiatu prudnickiego to oprócz powiatu prudnickiego gmina Prudnik, gmina Głogówek, gmina Lubrza. Z powiatu krapkowickiego gmina Walce. Mam nadzieję, że budując samorządową spółkę, jaką jest PKS, będziemy w stanie zabezpieczyć dojazd wszystkich mieszkańców i powiatu głubczyckiego, i powiatu prudnickiego do swoich miejsc pracy, szpitali czy szkół. Od 1 września będziemy również świadczyli usługę dowozu do szkół na terenie powiatu prudnickiego i gminy Walce. Mam nadzieję, że nowi udziałowcy, którzy przystąpili do naszej spółki, wniosą nowe pieniądze, nowe zadania. Wierzę, że prezes zarządu, pan Wiesław Bednarski, podoła temu wszystkiemu. Mam nadzieję, że następne lata dla PKS-u Głubczyckiego będą latami dobrymi. Spotykamy się dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach celem powołania klastra głubczyckiego klastra energii. Uczestnikami spotkania są władze powiatu, jak i gmin wchodzących w jego skład. Tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj zostanie oficjalnie zawiązany i powołany klaster głubczycki celem poprawy bezpieczeństwa energetycznego całego powiatu oraz mieszkańców, oraz zostaną omówione szczegóły dotyczące dalszego jego funkcjonowania w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii, w kontekście mikroinstalacji, jak i dużych instalacji skierowanych dla przedsiębiorstw, jak i dla mieszkańców powiatu, jak i gmin wchodzących w skład klastra. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie od 10 do 16 czerwca na terenie powiatu głubczyckiego odnotowaliśmy 10 zdarzeń. Było to 8 miejscowych zagrożeń i 2 pożary. 16 czerwca przed godziną 14 otrzymaliśmy zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego marki Audi na trasie pomiędzy Głubczycami a Kietlicami. Pojazdem podróżowały 3 osoby, którym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał najbardziej poszkodowaną osobę. Na czas prowadzonych działań droga wojewódzka była zamknięta. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania z akumulatora oraz instalacji gazu LPG w pojeździe, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i usunięciu pozostałości powypadkowych. Ponadto interweniowaliśmy w związku z kolizją 2 samochodów osobowych z dzikim zwierzęciem, dwukrotnie wyjeżdżaliśmy do agresywnie zachowujących się owadów błonkoskrzydłych, usuwaliśmy konary drzew z dróg w Rakowie oraz Kietrzu, uwolniliśmy małą sarnę, która zaplątała się w siatkę na Orliku w Kietrzu, gasiliśmy pożar suchej trawy i drewnianych elementów konstrukcyjnych w Głubczycach oraz udzielaliśmy pomocy policji w otwarciu mieszkania w Nowych Gołyszowicach. Szanowni Państwo i szanowne dzieci, jak wiadomo, już są, zaczynają się upragnione wakacje. Zwracamy się z prośbą, ażeby te wakacje były dla Was, dla wszystkich, przede wszystkim bezpieczne. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. Szanowni Państwo, w związku z dużymi ubytkami wody w środkowych nieckach basenu kąpielowego w Głubczycach wykonaliśmy specjalistyczne badania gruntu, które wykazały wypłukiwanie i osłabienie gruntu pod nieckami. Konieczne stało się zatem wzmocnienie podłoża poprzez wstrzykiwanie betonu, tak zwaną metodą iniekcji. I dopiero po wykonaniu tych prac zabezpieczających będziemy mogli otworzyć basen kąpielowy w Głubczycach.
Termin zakończenia prac zabezpieczających przewidywany jest na koniec czerwca, w związku z tym wystąpi poślizg z otwarciem basenu około tygodniowy, gdyż najprawdopodobniej basen będzie otwarty od 1 lipca bieżącego roku. W związku z tym, żeby umożliwić mieszkańcom i dzieciom korzystanie z basenu, niekoniecznie tego, który akurat jeszcze przez tydzień będzie nieczynny, chcemy zapewnić bezpłatny dowóz z Głubczyc do Pietrowic na teren zalewu, na teren tego kempingu, który znajduje się w Pietrowicach Głubczyckich. I tak autobusy kursować będą od najbliższej niedzieli, to jest od 23 czerwca do końca czerwca. Pierwszy kurs będzie o godzinie 10, drugi o godzinie 12. Autobusy zabierać będą pasażerów z placu 1 Maja, to jest to rondo koło Biedronki. Powrót z kolei z Pietrowic będzie o godzinie 16 i o godzinie 18. Podsumowanie projektu Mały Ratownik, które organizowane jest w Głubczycach, to bardzo ważny moment. To moment, gdzie zobaczyliśmy, w jaki sposób dzieci z przedszkoli z powiatu głubczyckiego nauczyły się swoich umiejętności, przedstawiając to w formie artystycznej, przedstawiając te informacje przed publicznością, która była zgromadzona w Głubczyckim Liceum. To ważna inicjatywa, aby od najmłodszych lat krzewić umiejętności związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem ludzkim. Umiejętności związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego. Na pewno będzie to owocować w późniejszych latach, gdzie dzieci już w życiu dorosłym nie będą obojętne na krzywdę ludzką, będą podejmować wszelkie działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, ale i z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam Państwa, telewidzów telewizji Pogranicze na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Dzisiejsze zawody odbywają się w Nowej Wsi Głubczyckiej. Czuję się w podwójnej roli, jestem jako prezes zarządu gminnego, jak również jako sołtys Nowej Wsi Głubczyckiej. W imieniu mieszkańców cieszymy się, że możemy gościć tutaj wszystkie jednostki z terenu całej gminy. W dzisiejszym dniu wystartuje 4 drużyny kobiece, 12 drużyn seniorów, 6 drużyn młodzieżowych, drużyn pożarniczych, 3 drużyny młodzieżowe kobiece, jak również 4 drużyny harcerskie, drużyny pożarnicze, to jest do 12 lat chłopięce i 2 drużyny dziewczęce. Także mamy dość sporo młodych strażaków, bardzo się cieszymy, dlatego że w przyszłości zajmą nasze miejsce. Dzisiaj mamy bardzo trudne warunki, bo jest wysoka temperatura, no ale przecież strażacy są przygotowywani do tego, żeby pracować i ratować mienie i życie ludzkie w trudnych warunkach. Bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania zawodów sportowo-pożarniczych w Nowej Wsi Głubczyckiej. Piętnastego czerwca w Świeciu odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski w karate WKF. Organizatorami byli Polski Związek Karate Tradycyjnego oraz Polska Unia Karate. W zawodach startowało 85 zawodników z 30 klubów. Ludowy zespół sportowy reprezentowali Szymon Cieślik, który w kata zdobył brązowy medal, przegrał 3-2 z czołowym zawodnikiem karate WKF. I tą przegraną uważamy za duży sukces. Samo zdobycie juniora w seniorach brązowego medalu jest wielkim sukcesem zawodnika, trenera i całego naszego klubu. Maciej Kowalczyk, jako że 3 tygodnie temu obchodził 16 urodziny, co pozwoliło Maćkowi startować w kategorii seniorów. Wygrał pierwszą walkę, ale w drugiej musiał uznać wyższość przeciwnika. Razem z nami na zawodach był trener kadry kata Marek Chwiralski. Naszym zawodnikom gratulujemy. W
dniach od 6 do 9 czerwca w Soczi w Rosji odbył się 10. Puchar Europy Taekwondo w dwóch konkurencjach sportowych, w układach i w walkach. W zawodach brali udział zawodnicy z 29 państw. W klasyfikacji klubowej seniorów Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczycy i Zespół Szkół Pietrowice zajął pierwsze miejsce oraz w kategorii otwartej klubowej seniorów i juniorów zajął również miejsce pierwsze, zdobywając 6 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych medali. Nasz klub reprezentowali Karolina Konik, Olga Jabłońska, Daria Baran, Paulina Szpak, Patrycja Piworun, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Orłowski Paweł i Jakub Brewus. Najlepszą zawodniczką pucharu w kategorii seniora została Paulina Szpak, LKS Sparta Głubczyce, zdobywając 1 medal złoty i 1 medal srebrny. A oto wyniki naszych zawodników. Karolina Konik, pierwsze miejsce walki. Paulina Szpak, pierwsze miejsce układy i drugie miejsce walki. Bartosz Słodkowski, pierwsze miejsce walki, trzecie miejsce walka aranżowana. Michał Jano, pierwsze miejsce układy. Patrycja Piworun, drugie miejsce walki. Olga Jabłońska, trzecie miejsce układy, trzecie miejsce walki i trzecie miejsce walka aranżowana. Daria Baran, trzecie miejsce walki. Jakub Brewusz, trzecie miejsce walki i trzecie miejsce układy. Nasza drużyna kobiet oraz drużyna mężczyzn zajęła pierwsze miejsce w walkach. Łącznie zdobyliśmy 15 medali, w tym 6 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych. Wielkie gratulacje za wspaniały start. Branickie Mażoretki Kapry znów podbijają Europę. 2 czerwca Mażoretki Kapry wywalczyły 2 złote medale podczas festiwalu International Tropy Sunny Seat. W Zadrze w Chorwacji złote medale zdobyły obie grupy taneczne, to jest seniorki, a także kadetki w kategorii klasyczne pompony. Tydzień później we Francji w dniach między 7 i 11 czerwca wzięły udział wraz z najlepszymi zespołami z całego świata w paradach Grand Cavalcade w Irson oraz w Ester. Zatańczyły również przed Parlamentem Europejskim w Brukseli. Ponadto w dniu 15 czerwca w Brnie również zabrzmią Mazurek Dąbrowskiego dla branickich mażoretek Kaprys. Złoty medal Zjednoczonego Pucharu Świata mażoretek zdobyły seniorki, natomiast srebrny medal otrzymały kadetki. Branickim dziewczynom gratulujemy kolejnego tak wspaniałego sukcesu, życząc jednocześnie, aby ta wspaniała pasa trwała nadal. W dniach od 13 do 16 czerwca w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w badmintonie. Nasz klub reprezentowało 3 zawodników, Maciej Matusz i Kordian Kobylnik w kategorii juniorów i Jakub Giren w kategorii młodzieżowiec. Bardzo dobrze spisał się Maciek i Kordian, którzy zdobyli złoty medal w grze podwójnej. Dodatkowo Maciek Matusz zdobył jeszcze srebrny medal w grze mieszanej, grając w parze z Dominiką Kwaśnik z klubu Bennica UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle. Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom. Szanowni Państwo, korzystając z gościnności Telewizji Pogranicze, pragnę bardzo serdecznie zaprosić Państwa na doroczne widowisko muzyczno-taneczne Zagraj mi piękny cyganie z udziałem solisty Tomasza Wierzby, które odbędzie się w najbliższą niedzielę 23 czerwca o godzinie 19 w amfiteatrze przy ulicy Kochanowskiego, tuż przy Urzędzie Miejskim w Głubczycach. Mili Państwo, w bogatym programie koncertu wystąpią zespolone siły 3 grup artystycznych, a mianowicie grupy estradowej Miriam Miejskiego Ośrodka Kultury, Teatru Tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespół Romski Głubczyckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego Romów pod kierownictwem pani Bronisławy Danuty Mirgi. Szanowni Państwo, będzie to powitanie wakacji w iście cygańskim stylu. Oczywiście wstęp wolny. W razie niepogody, kochani, spotkamy się w sali pod aniołem miejskiego ratusza. Mówię tu o deszczu, tudzież burzy nawałnicy. To trzeba zobaczyć, bo naprawdę warto. Raz jeszcze przypominam, niedziela 23 czerwca, godzina 19, amfiteatr przy ulicy Kochanowskiego. Do zobaczenia!